uzyskanie od Straży Marszałkowskiej odpowiedniego pisma, w którym mowa o poleceniu marszałka Hołowni, żeby obydwu panów posłów nie wpuszczać. No i takie pismo na dokumencie Sądu Najwyższego, który jest dokumentem wskazującym, że zarówno pan Mariusz Kamiński, jak i pan Maciej Wąsik są posłami, ponieważ decyzja pana marszałka została uchylona. Otrzymaliśmy. No, pan marszałek dzisiaj na sali sejmowej tłumaczył, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie ma prawa uchylać wyroków sądów. No to jeszcze raz pokazuje, że pan marszałek no, jest amatorem kompletnym i w ogóle nie powinien być marszałkiem. Może gdzieś po paru latach pobytu w Sejmie i pewnym dokształceniu się mógłby być marszałkiem, no ale w tej chwili nie, no bo to w ogóle nie o to chodzi. No po prostu ta komisja, znaczy proszę, ta Izba Sądu Najwyższego jest jedyną uprawnioną do tego, żeby właśnie tego rodzaju sprawy rozstrzygać. Została najpierw wskazana przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Manowską, a następnie także przez jednego z sądów, z sędziów Izby Pracy, uczciwego sędziego, no bo jej kompetencje w tej sprawie są zupełnie oczywiste. Wyrok jest ostateczny i pan marszałek po prostu nie ma tu nic do powiedzenia, a cała reszta to jest element tego zamachu stanu, który się dzisiaj toczy w Polsce, to znaczy odchodzenia od systemu demokratycznego i zmiany go w system niedemokratyczny. Ja tutaj nie będę szukał nazwy tego systemu, bo to jest coś, no można powiedzieć, w jakiejś mierze nowego, przynajmniej na razie, bo idzie to po prostu ku zwykłej dyktaturze. Dyktaturze, które może są realizować obce interesy i to już gołym okiem widać. Kolejne decyzje pokazują, że chodzi tutaj przede wszystkim o interesy niemieckie w sferze gospodarczej, a pewnie z czasem także w sferze politycznej. Chodzi o centralizację Unii Europejskiej, która będzie w gruncie rzeczy oznaczała, przynajmniej w tej części Europy, w której my żyjemy, władzę Niemiec. I tak to w tej chwili wygląda i my się temu przeciwstawiamy. A ten dokument był nam potrzebny z powodów procesowych, bo rząd 13 grudnia nie będzie trwał. My wierzymy, że jego losy w pewnym momencie się zakończą, a sprawa rozliczenia odpowiedzialności, to takiej, która już byłaby dla kolejnych pokoleń, nawet całych, ostrzeżeniem, że tego rodzaju zbrodnia nie może, bo to jest zbrodnia z punktu widzenia kodeksu karnego. Artykuł 127 opisuje zbrodnię. No nie będzie bezkarna i podnoszenie ręki na suwerenność Polski, na nasze podstawowe interesy i podstawowe interesy każdej polskiej rodziny, może poza jakąś garstką ludzi związanych z różnego rodzaju układami, no to jest to i za to się bardzo drogo płaci. O to nam chodziło i to żeśmy uzyskali. I tyle mogę Państwu powiedzieć. Ten dokument, który tutaj jeden z panów trzyma w ręku, będzie kiedyś pokazywany publicznie. Będzie pokazany publicznie i będzie też częścią działań procesowych skierowanych przeciwko panu Hołowni. Być może nawet teraz, bo przecież część prokuratorów zachowuje się przyzwoicie i wykonuje swoje zadania, ten dokument się znajdzie, bo na pewno dalsze działania prawne związane z bezprawnym niedopuszczaniem dwóch posłów do uczestnictwa w pracy Sejmu będą podejmowane. To jest wszystko, co możemy Państwu powiedzieć. Nie będziemy podejmowali tego rodzaju prób wejścia, bo myśmy dzisiaj też takiej próby w gruncie rzeczy nie podejmowali. Chodziło o to, żeby pewna część naszego klubu, to chodziło o te osoby najbardziej znane, porozmawiały tutaj z przedstawicielami Straży Marszałkowskiej, no i uzyskały to, co żeśmy uzyskali. No, to, że państwo, czyli państwo dziennikarze, no, ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie też troszkę byli zdezorientowani i też ruszyli, doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Nie było to naszym celem. Natomiast, no cóż, to przykry incydent, ale cel został uzyskany, materiały procesowe mamy.
Panie prezesie, prawomocny wyrok Sądu Okręgowego, orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego. Państwo oczywiście mają swoje argumenty i państwo je przedstawiają. Dlaczego państwo zdecydowali się dzisiaj na eskalację tego wszystkiego, a nie deeskalację rozmowy? Panie redaktorze, no, pan marszałek nieustannie podtrzymuje swoje bezprawne decyzje, a tutaj żadnego sporu prawnego nie ma. No, to są spory wymyślone. No. Przecież obecny premier powiedział, prawo tak jak my je rozumiemy. No, nikt nie jest w stanie obronić w świetle prawa ataku na przykład na telewizję publiczną. Czy planów, panie prezesie, Sąd Okręgowy, planów, czy Izba Pracy Sądu Najwyższego są wymyślone? Izba Pracy Sądu Najwyższego nie ma żadnych kompetencji i nie została przez pierwszą prezes wyznaczona do tej sprawy, a nie została wyznaczona, bo właśnie takich kompetencji nie ma i jedyny uczciwy tam poseł przesłał tą sprawę, mówię o sprawie pana Wójcika, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej zgodnie z prawem. No niestety u nas występuje wielu prawników w sądownictwie, sędziów, którzy postępują w sposób nieuczciwy u nas i to jest zjawisko trwające od dziesięcioleci, bo po prostu po roku 89 jednym z pierwszych zadań byłaby bardzo głęboka przemiana w sądownictwie. No, usunięcie ogromnej części sędziów i zastąpienie ich innymi. A nie tylko nie nastąpiło usunięcia, nie będę tutaj wchodził w długie opowiadania, ale ludzie, z którymi się stykałem jeszcze w latach 70. jako działacz Biura Interwencyjnego KOR-u, ci najgorsi sędziowie później uzyskiwali ważne stanowiska w sądownictwie i zresztą bardzo różni ludzie, którzy tak naprawdę powinni być osądzeni za swoje działania w sądownictwie w okresie komunistycznym. Nie tylko, że nie zostali nawet usunięci z sądów, ale jeszcze, powtarzam, na przykład szkolili, tak jak to tutaj było w Warszawie, młodych ludzi i ich demoralizowali. Pan prezes, panie prezesie, mówi o... Donald Tusk... Nie mówię o sądzie, nie jest uznana za sąd. Panie redaktorze, nie tak dawno TSUE orzekło, że jeżeli jest orzeczenie, nie tyle orzeczenie, tylko przepraszam, decyzja w ramach prerogatywy prezydenta, to ona uchyla wszystkie inne wątpliwości. Czyli nawet gdyby były jakieś niedostatki w procesie dochodzenia do tego, żeby być kandydatem na sędziego, to następuje konwalidacja poprzez właśnie tą decyzję. Taka konwalidacja na przykład nie nastąpiła w stosunku do tych 5 sędziów, którzy bezprawnie zostali wybrani do Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, w której był to wybór warunkowy, a polska konstytucja wyboru warunkowego nie przewiduje. Prezydent tego właśnie nie konwalidował i w związku z tym decyzja o wyborze nowych sędziów i unieważnienie tych uchwał była całkowicie zgodna z prawem, całkowicie legalna. Natomiast teraz podobno przygotowuje się całkowicie nielegalne, łamiące konstytucję, po prostu depczące prawo w Polsce i depczące konstytucję, ośmieszające konstytucję uchwały, a, czy nawet wręcz jakiś fizyczny atak na Trybunał Konstytucyjny, no to będzie już pokazem tego, że polska władza no, już nie tylko łamie konstytucję, ale po prostu się kryminalizuje. I pilno mogę państwu w tej sprawie powiedzieć. My przez cały czas, także w czasie tych 8 lat, działaliśmy w zgodzie z prawem. Natomiast druga strona uznaje, że po prostu tylko ona ma prawo rządzić. No, my rzeczywiście tej reguły, którą oni uznają za część takiej ukrytej konstytucji, takiej jakby niejawnej konstytucji, kwestionujemy, nie uznajemy tego, uważamy, że ma prawo rządzić ten, kto wygrywa wybory, a myśmy te wybory wygrywali i mamy nadzieję, że w przyszłości także będziemy wygrywali. No i to jest ten główny spór w Polsce, czy prawa mają tylko ci, którzy no, wspierają kontynuatorów PRL-u i postkomunizm, bo to w gruncie rzeczy jest wszystko formacja postkomunistyczna, czy prawa mają wszyscy obywatele, także ci, którzy przeżywają emocje patriotyczne i zdają sobie sprawę, no, interesują się polityką, nie mają tutaj zamieszania w głowie, jak wielu naszych rodaków. To zresztą występuje we wszystkich krajach, no we wszystkich krajach większość się nie interesuje specjalnie polityką, nie specjalnie w tym orientuje. Tu jest ta zasadnicza różnica zdań.
ale konstytucja jest całkowicie po naszej stronie, chociaż to jest konstytucja, którą należałoby zmienić, ale jeżeli ją się chce zmienić, to trzeba mieć 2/3 w Sejmie, przeszło połowę w Senacie, przeprowadzić odpowiednią procedurę, dość długą i skomplikowaną, i wtedy ta zmiana jest możliwa. W tej kadencji takiej możliwości nie ma. Dziękuję. Donald Tusk nie chce wziąć odpowiedzialności, bo nie widzieliśmy go dzisiaj w Sejmie. No jeżeli chodzi o Tuska, to on ma zwyczaj znaczną część swojej działalności politycznej prowadzić w formie odpoczynku, na przykład jeżdżenia na nartach. Tak było w poprzednich kadencjach. Takie ma obyczaje. Co do spraw urlopowych, to się nie wypowiadam, bo po prostu nie wiem, jak to w jego wypadku wygląda. Natomiast ma też obyczaj demonstrowania tego publicznie. No, to być może pewnej części społeczeństwa się podoba, innej z kolei się nie podoba, ale to nie jest sprawa zasadnicza. Gdyby Donald Tusk dobrze w zgodzie z konstytucją rządził, to mógłby sobie na nartach jeździć, to nie jest żaden problem. My z takich rzeczy nie robimy żadnej kwestii politycznej, natomiast są to elementy, można powiedzieć, zabawne naszej obecnej rzeczywistości, ale marginalne i bez znaczenia. Powtarzam, my nie o jeżdżenie na nartach mamy pretensje do Donalda Tuska, tylko rzeczy naprawdę poważne. Gdyby, jeszcze raz powtarzam, dobrze rządził, przestrzegając konstytucji i realizując polski interes narodowy, który niestety w wielu punktach jest oczywiście sprzeczny z niemieckim, czyli był w stanie przeciwstawić się także Niemcom, to wtedy mógłby sobie jeździć na nartach nawet i 2 czy 3 miesiące w roku. Panie prezydencie, czy to jest państwa strategia polityczna budowa mitu panów Wąsika i Kamińskiego? Czy to jest wasza strategia polityczna? Nie. Jeszcze tutaj chciałbym, żeby pan minister zabrał głos. Przepraszam bardzo, tylko tak, żeby tutaj, o przepraszam. Szanowni Państwo, chcę bardzo mocno podkreślić, że walka, jaką toczymy z Maciejem, nie jest naszą prywatną sprawą. Tu chodzi o fundamentalne zasady funkcjonowania demokracji w naszym kraju. W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych, mówię to świadomie, przestępczych działań pana Hołowni, stała się rzecz niewątpliwie fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji w naszym kraju. To jest zbrodnia. Zbrodnia przeciwko demokracji. W wyniku tych nielegalnych działań Sejm obraduje w niekonstytucyjnej liczbie posłów. Zamiast 460 posłów, jak mówi konstytucja, jest 258 posłów. Zwracam 458. Zwracam Państwu uwagę, że do tej pory świadomie PKW nie przekazała następnych kandydatów do objęcia przez nas mandatów. I druga sprawa niezwykle fundamentalna. I ja, i Maciej otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy głosów poparcia. My reprezentujemy konkretną grupę wyborców, która została pozbawiona swojej reprezentacji w parlamencie. Proszę Państwa, to jest postanowienie Sądu Najwyższego, które unieważnia decyzję pana Hołowni. Wprost. Jest to jedyne legalne, zgodne z ustawą postanowienie Sądu Najwyższego. Zgodnie z kodeksem wyborczym od decyzji Hołowni odwołaliśmy się do Sądu Najwyższego i mamy postanowienie unieważniające decyzję pana Hołowni. Podkreślam, obowiązuje dalej ustawa o Sądzie Najwyższym. Tam są opisane izby, które funkcjonują w Sądzie Najwyższym i zakresy ich obowiązków. I izba właściwa rozpatrzyła nasze odwołanie i anulowała decyzję Hołowni. Dlatego też mówię o zbrodni, o przestępczej działalności tego człowieka. Panie Hołownia, pan myśli, tak jak Donald Tusk, że będziecie rządzili wiecznie. Nie, nie będziecie rządzili wiecznie. Każde z tych przestępczych działań, które podejmujecie wprost przeciwko nam, ale tak naprawdę przeciwko demokracji w naszym kraju, będzie rozliczona. Obiecujemy wam to w imię właśnie demokratycznych zasad. Dziękuję bardzo. Ale był pan prawomocny. Pan pana skazał tylko sąd prawomocnym wyrokiem. Panie pośle, pan w 59 konstytucji, który mówi o tym, że poseł nie może być
że nie można być posłem, kiedy jest prawomocny wyrok. Mandatu nie może skutecznie. Skuteczne łaskawienie prezydenta, to zostało potwierdzone przez. Ja tylko odpowiem bardzo krótko. Zwróćcie na to uwagę. 21 grudnia marszałek Hołownia wydał postanowienie o anulowaniu nam mandatów. 22 grudnia, dzień później, i ja i Maciej uczestniczyliśmy w jego obecności, z jego pełną świadomością, w głosowaniach w Sejmie. Przez godzinę braliśmy udział w głosowaniach, które nie zostały unieważnione. Jeżeli byliśmy nieuprawnieni, dlaczego te głosowania obowiązują dalej? To jest odpowiedź. Jak takie sytuacje, że nie było wielu posłów PiS-u na sali? Ale z własnej woli. Ale to z własnej woli, panie redaktorze, no państwo mylicie pojęcia. Tutaj są posłowie skutecznie ułaskawieni, którzy są gotowi do wzięcia, są ułaskawieni. Z 2015 roku to ułaskawienie zastosowane przez pana prezydenta jest w 100% skuteczne, co zostało potwierdzone w wyroku Sądu Najwyższego. I w Izba Kontroli Nadzwyczajnej to potwierdziła. To jest ta sama izba, która stwierdza ważność wyborów do parlamentu. Jeżeli pan Hołownia uznaje orzeczenie Sądu Najwyższego w zakresie ważności wyborów, to również powinien uznać to orzeczenie w zakresie skuteczności ułaskawienia pana prezydenta. I to kończy sprawę. A reszta, wszystko inne jest grą polityczną i kłamstwem ze strony Hołowni i Tuska. Proszę państwa, my w tej chwili nie prowadzimy rozmowy w kancelarii prawniczej. W związku z tym nie będziemy na ten temat rozmawiać. Na pewno będą podejmowane kolejne kroki prawne. Ale my też zdajemy sobie sprawę z tego, że ta władza prawa nie przestrzega. Ale przyjdzie taki dzień, kiedy w Polsce będzie obowiązywało prawo, a takie artykuły jak zbrodnia z artykułu 127 no są przedawnione po bardzo, bardzo długim czasie i w związku z tym mam nadzieję, że odpowiednie wyroki zapadną. I przykro mi, że ludzie, którzy rządzą dzisiaj Polską, wydają się tego nie rozumieć. Ale przede wszystkim przykro mi, że ludzie, to nie mówię o panu Hołowni, który się zajmował przedtem jakimiś błazenadami, tylko o innych ludziach, którzy mieli inną przeszłość, no, że w tego rodzaju rzeczy się angażują, no ale no, trudno, tak jest. A w wymiarze politycznym, bo dzisiaj kolejnego wejścia, jak państwo powiedzieli, nie będzie, ale będą kolejne posiedzenia Sejmu, kolejne dni, czy państwo będą podejmowali te próby? Na co państwo liczycie? Proszę państwa, my będziemy działać tak, żeby to było skuteczne i żeby to było możliwie, tak powiem, inspirujące dla obecnej władzy, żebyś sobie zdała sprawę z tego, że idzie bardzo złą drogą. A na co liczycie? Już wszystko powiedziałem. Proszę państwa, liczymy na zwycięstwo w kolejnych wyborach. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.